Hejka kochani, witam Was serdecznie na kanale Psi Głos. Dzisiaj na łonie natury, bo będziemy mówić o właśnie naturalnym sposobie na poprawę przede wszystkim samopoczucia, ale też zdrowia psa. Zapraszam na odcinek o CBD dla psów. Pewnie nieraz słyszeliście o olejkach CBD, było o nich dosyć głośno przez ostatnie lata i trochę tak jest, że niestety zostało rozreklamowane jako właściwie takie antidotum na wszystko, lek na wszystko i właściwie każdemu we wszystkim może pomóc. No wiadomo, że tak nie jest i nic nigdy nie jest dla wszystkich i na wszystko, natomiast CBD ma pewne właściwości, które mogą wesprzeć niektóre psy, no i też niektórych ludzi, więc dzisiaj troszeczkę przesiejemy te informacje i opowiem Wam o tym, dla jakich psów i na jakie zaburzenia warto stosować olejek CBD oraz jak to robić i jak dawkować. Może zaczniemy od tego, co to jest CBD. CBD to jest związek pozyskiwany z konopi, przede wszystkim z konopi siewnej. I teraz, no jak to zwykle bywa z roślinami, no nie jest tak, że w tej chociażby konopi jest tylko jeden, wiecie, związek, który w jakiś sposób wpływa na organizmy ludzi czy zwierząt. Rozpoznanych związków w konopi siewnej, które oddziałują właśnie na zdrowie zwierząt czy ludzi, jest ponad 500. Natomiast takimi, o których się najwięcej mówi i które też są najbardziej przebadane, jest CBD i THC. Oba te związki należą do grupy kanabinoidów. Będę się posiłkowała ściągą, ponieważ nie jestem w stanie poprawnie wypowiadać tych nazw. Wybaczcie mi. Generalnie związków z tej grupy w konopiach siewnych jest cała masa, natomiast no, zwykle skupiamy się właśnie na CBD i THC. THC psy nie mogą przyjmować, dlatego olejki, które stosuje się dla zwierząt, dla psów, muszą być tego THC oczyszczone. THC to jest ten związek, który wpływa na tak zwany high. Natomiast ten związek, na którym najbardziej nam zależy i który też jest najlepiej przebadany, to CBD. CBD to kanabidiol. I teraz tak, związki o podobnej budowie występują w wielu roślinach i także zwierzęta i w tym także ludzie są w stanie samodzielnie syntetyzować takie związki. I teraz tak, w momencie kiedy mówimy o CBD, bardzo często pada hasło układ endokannabinoidowy. Bardzo trudne słowa. Generalnie można to nazwać taką siecią receptorów, które właśnie łączą się z tymi cząsteczkami, z tymi kanabinoidami. I taki układ mają najróżniejsze kręgowce, w tym także psy, koty, konie, myszy, szczury czy ludzie. Generalnie ludzie wykorzystują konopie od tysięcy lat, natomiast no, jak to jest z wieloma takimi naturalnymi suplementami, dopiero w ostatnich latach, wiecie, mamy odpowiednią technologię, żeby dokładnie przebadać te rzeczy, które już ludzkości są znane od dawna. Tak samo na przykład opowiadałam Wam o spirulinie. Odcinek o spirulinie znajdziecie tutaj na górze i w opisie pod filmem. Spirulina była od dawien dawna stosowana przez ludzi, natomiast takie wielkie boom na spirulinę pojawiło się, kiedy rzeczywiście ona po prostu została przebadana i wiecie, okazało się, jakie związki za co odpowiadają, no to właśnie podobnie jest dosyć z konopiami. W ostatnich latach pojawiło się takie boom na olejki CBD, natomiast działanie konopi jest znane ludzkości od dawien dawna. Olejkowi CBD przypisuje się mnóstwo właściwości i niektóre są dosyć dobrze przebadane i potwierdzone badaniami, natomiast inne właściwości to są właściwie takie poszlaki albo jakieś anegdoty, więc w momencie, kiedy czytamy o CBD, że jest praktycznie na wszystko, no to wiadomo, że tak do końca nie jest. Natomiast CBD na pewno bardzo mocno pomaga, wpływa na samopoczucie, psychikę. Ten aspekt jest najlepiej przebadany i właśnie tym chciałabym się dzisiaj przede wszystkim zająć. Też z tego względu, że jestem zoopsychologiem i nieraz wprowadzałam właśnie psiakom CBD w ramach terapii zachowań. Natomiast CBD przypisuje się też właściwości przeciwzapalne, w ogóle przeciwnowotworowe, przeciwbólowe i rzeczywiście są jakieś poszlaki, że CBD może działać przeciwbólowo, na przykład u psiaków z chorobami stawów, tak, z artretyzmem. Natomiast jest wiele innych związków, także naturalnych, które są lepiej przebadane i ich wpływ jest pewniejszy, jeżeli chodzi o poprawę
jeżeli chodzi o redukcję odczuwania bólu u psa, na przykład chociażby czarci pazur. Jeżeli mówimy o problemach ze stawami u psów i psa już naprawdę boli, pies chodzi już sztywno, widać, że ten ruch sprawia po prostu psu dyskomfort, ból, no to tutaj raczej zamiast sięgać po CBD, gdzie rzeczywiście są jakieś przesłanki, że może działać przeciwbólowo, przeciwzapalnie, ja raczej bym się skłaniała ku czarciemu pazurowi, chyba tak to się odmienia, ponieważ tutaj działanie jest naprawdę dużo, dużo lepiej potwierdzone i jest to po prostu pewniejsze. Czy CBD działa przeciwnowotworowo? Potrzeba tutaj więcej badań. Czy CBD działa przeciwwymiotnie, czy tłumi właśnie nudności? Raczej tak, tutaj możemy rzeczywiście się spodziewać takiego działania. Czy CBD może poprawiać odporność? Też raczej tak. Natomiast przejdźmy do wykorzystania CBD w terapii zachowań. Olejek CBD działa przeciwlękowo, działa tak uspokajająco, redukuje niepokój, może też pomagać nawet przy stanach depresyjnych, może także pomagać przy zaburzeniach takich obsesyjno-kompulsywnych, wiecie, typu ganianie ogona, albo taka fiksacja na punkcie piłeczki, która już jest kompulsywne. Przy takich problemach możemy zastanowić się nad wprowadzeniem olejku CBD dla psa. I teraz tak, olejek CBD, on działa dosyć delikatnie, okej? To jest działanie bardziej na zasadzie takiego delikatnego rozluźnienia, obniżenia takiego wewnętrznego napięcia, niż na przykład zapobieganie atakom paniki, dobra? To działanie CBD nie jest aż takie mocne, więc tutaj musimy zastanowić się, kiedy CBD warto wprowadzić, a kiedy musimy jednak zastosować coś silniejszego. I teraz tak, w momencie, kiedy na przykład jest burza, pies panicznie boi się burzy, chowa się gdzieś w łazience, cały się trzęsie, załatwia się w domu, bo boi się wyjść na dwór ze względu właśnie na burzę, wtedy CBD, no nie, to raczej nie pomoże. Czyli w momencie, kiedy mamy ataki paniki, kiedy te problemy są naprawdę duże i pies jest w przeogromnym stresie, CBD raczej nie zadziała. Wiecie, można próbować oczywiście, ale CBD raczej zastosowałabym u psa, u którego widoczny jest raczej niepokój niż atak paniki. Czyli CBD może nam pomóc w momencie, kiedy ten stres jest jeszcze na dosyć niskim poziomie, tak? Czyli to, kiedy to jest taki bardziej niepokój. Na przykład w momencie, kiedy już mamy tego psa i burzę, w momencie właśnie, kiedy to jest panika, CBD raczej nie zadziała. Natomiast w momencie, kiedy to jest bardziej taki niepokój, pies chodzi nerwowo po domu, rozgląda się, ma problem z tym, żeby zasnąć, to wtedy CBD może bardzo fajnie pomóc. Więc właśnie w momencie, kiedy te problemy są o takim dosyć niskim natężeniu, ten stres, wiecie, nie sięga zenitu, tylko jest po prostu taki wewnętrzny niepokój, wtedy CBD może bardzo fajnie zadziałać. Też na przykład CBD może się fajnie sprawdzić przy takich zmianach w życiu, na przykład przy przeprowadzkach, przy wprowadzaniu nowego domownika do domu, tak? Czy to się pojawia dziecko, czy to się pojawia kolejne zwierzę. W momentach takich, gdzie pojawia się jakiś stres w życiu, stres, który nawet może trwać dosyć długo, tak? To nie jest jeden dzień z burzą, tylko na przykład miesiąc, tak? Pies się będzie aklimatyzował do nowej sytuacji, czy dwa miesiące. I w momencie, kiedy to właśnie nie jest panika, tylko taki jakiś stres, jakaś zmiana w rutynie, coś nowego dla psa, co może być stresujące, wtedy CBD nam może bardzo fajnie pomóc. I właśnie w takich przypadkach warto CBD rozważyć. Ja wiem, że ten marketing olejkowy CBD potrafi być czasami taki bardzo agresywny i właśnie, nie wiem, pies ma lęk separacyjny, podaj mu olejek CBD. Pies panicznie boi się fajerwerek i po prostu Sylwester jest dla niego traumatycznym przeżyciem, podaj mu CBD. No, raczej w takich przypadkach CBD bym nie stosowała. Też jeżeli chodzi o zaburzenia separacyjne, wiecie, też mamy całe spektrum tych zaburzeń i w momencie, kiedy pies boi się zostawać sam i zrywa tapety, niszczy po prostu całą kanapę, sika w domu, wyje, no to CBD raczej będzie zbyt delikatne, żeby cokolwiek zmienić. Natomiast jeżeli to jest tak, że pies, kiedy zostaje sam, czuwa, nie potrafi do końca zasnąć, nie potrafi do końca się zrelaksować, kiedy jest sam, no to właśnie wtedy CBD może pomóc. Więc mam nadzieję, że tak załapaliście mniej więcej, w jakich przypadkach to CBD można zastosować. W momencie, kiedy problemy psiaka są naprawdę dużo, lepiej oczywiście po pierwsze skorzystać z pomocy specjalisty, no i raczej tutaj specjalista myślę, że będzie dopierał jakieś inne środki. CBD może być zbyt delikatne.
Nie wiem, czy sami stosowaliście kiedyś CBD, ja tak. I właśnie, wiecie, to przynajmniej na mnie nie działało, bo wiecie, psa się nie zapytamy, jak się czuje po CBD. Natomiast jeżeli sami mamy takie doświadczenie, możemy tego się pisać słowami, więc mogę wam powiedzieć, jak u mnie to na przykład wygląda. To nie jest tak, że czujecie się super szczęśliwi i wszystko po prostu jest ekstra po wzięciu olejku CBD. To raczej działa w ten sposób, że powiem wam, w jakich ja sytuacjach brałam czasami CBD. W momentach, kiedy miałam mnóstwo rzeczy na głowie, miałam po prostu mnóstwo rzeczy do zrobienia i czułam się przez to taka przytłoczona i to mnie w ogóle tak, wiecie, tak tłamsiło, czułam właśnie takie spięcie wewnętrzne, właśnie taki wewnętrzny niepokój i po wzięciu CBD jest takie odczucie, dobra, dam radę, to jest do zrobienia, zrobię to, 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 wiecie, po kolei ustalamy plan działania, jakby to jest takie, że dam radę, ten niepokój taki wewnętrzny schodzi. Więc to nie jest takie bardzo silne działanie, że nagle czujecie się po prostu mega zrelaksowani i wszystko jest super, tylko właśnie to jest takie odpuszczenie takiego wewnętrznego napięcia. Więc to działanie jest czasami bardzo pomocne, natomiast też nie jest to coś super silnego. Jeżeli sami braliście olejki CBD, to też możecie napisać w komentarzu, jakie wy macie z tym doświadczenia. Jeżeli też chodzi o takie osobiste doświadczenia, mi na przykład CBD też bardzo pomagało przy bólach miesiączkowych. Ale czy to był efekt placebo, czy rzeczywiście CBD pomogło? Ciężko stwierdzić. Olejki CBD występują w różnych stężeniach. Tutaj mam spokusy, odcinek powstaje we współpracy właśnie z tą firmą. I tutaj mamy stężenie 3%, 5%, też jeszcze jest nawet 9%. Oczywiście im mniejsze stężenie CBD, tym olejek jest tańszy, ale też musimy użyć go więcej, żeby osiągnąć efekt. Jeżeli chodzi o dawkowanie. Słuchajcie, dawkowanie zawsze zaczynamy od takiego najniższego i sprawdzamy, czy już ta najniższa dawka zadziała. Dawkowanie CBD to jest od 0,5 do 2 mg CBD na kilogram masy ciała psa. Można tą dawkę stosować 2 razy dziennie. Jeżeli dopiero zaczynacie, zaczynacie sobie od tej najniższej dawki, czyli 0,5 mg na kilogram masy ciała psa 2 razy dziennie i po prostu obserwujecie, bo może się okazać, że już ta najniższa dawka przyniesie oczekiwany rezultat i właśnie na przykład zauważycie takie rozluźnienie u psa. Natomiast jeżeli ta dawka nie będzie przynosiła oczekiwanych rezultatów, możemy sobie zwiększyć do właśnie około 2 mg CBD na kilogram masy ciała psa na dobę. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo stosowania CBD, jest to suplement bezpieczny, o ile nie łączymy go z lekami. Jeżeli pies nie przyjmuje żadnych leków, to nawet jeżeli przedawkujemy CBD, co najwyżej prawdopodobnie pojawi się senność, właśnie taka ospałość, może zmęczenie, albo mogą się pojawić jakieś zaburzenia przewodu pokarmowego, wiecie, biegunka, wymioty i tyle. Tak, nic więcej się nie dzieje. Natomiast problem jest z lekami, ponieważ CBD może wchodzić w interakcję z różnymi lekami i wciąż to nawet nie jest poznane w, wiecie, takiej medycynie ludzkiej, a co dopiero weterynaryjnej. Więc jeżeli wasz pies przyjmuje już jakieś leki, to zawsze przed wprowadzeniem CBD należy to obgadać z lekarzem, który przepisał leki waszemu psu, ustalić dawkowanie, no bo właśnie, ale też dodam, że sam lekarz weterynarii może nie być pewien, tak, jak to CBD może wpłynąć na lek, który przepisał psu, no bo właśnie nie ma do końca jeszcze takich informacji, ale zawsze jeżeli pies przyjmuje jakieś leki i chcemy wprowadzić CBD, no to należy się skonsultować z lekarzem weterynarii. Więc właśnie z tym bezpieczeństwem, bezpieczny, o ile nie łączymy go z lekami. No dobra, dawkowanie omówione, bezpieczeństwo omówione, no to teraz jeszcze sposób, jak to w ogóle podawać. CBD nie podajemy do jedzenia, nie podajemy też do wody. W momencie, kiedy pies dostanie CBD na jakimś smakołyku czy po prostu do jedzenia i ten olejek po prostu trafi do układu pokarmowego, to może prawie w ogóle nie zadziałać. Więc jak to zrobić, żeby zadziałało? CBD nie podajemy ani z jedzeniem, ani z piciem. CBD po prostu podajemy psu albo bezpośrednio na język. Jeżeli pies akceptuje takie zabiegi, to jest bardzo fajna opcja, żeby zakropić to CBD bezpośrednio psu do pyska, po prostu na język. Natomiast jeżeli pies nie lubi takich procedur, to wiecie, my tu chcemy zadziałać trochę tak przeciwstresowo i chcemy podawać to CBD, żeby zniwelować stres w życiu psa. Natomiast jeżeli my 2 razy dziennie będziemy przeprowadzać jakąś procedurę, która stresuje psa, no to już lepiej w ogóle tego CBD nie podawać. Więc trzeba tutaj dostosować się też do psa, zrobić to w ten sposób, żeby to po prostu
prostu psa nie stresowało. Więc jeżeli zakraplanie bezpośrednio na język odpada, zakrapiacie sobie odmierzoną dawkę olejku na rękę i po prostu dajecie psu do zlizania. Można też podać po prostu na jakimś talerzyku, tak? I po prostu dać psu do zlizania. Tylko teraz uwaga, w momencie, kiedy podajemy CBD, zabieramy na jakieś 15 minut miskę z wodą. No bo jeżeli my podamy psu prawidłowo to CBD właśnie na przykład do zlizania z ręki, pies zliże sobie ten olejek, ale potem popije go wodą, no to znowu to nam wszystko trafi do przewodu pokarmowego i może nie zadziałać. Dlatego podajemy CBD, zabieramy na te 15 minut, około 15 minut miskę z wodą, nie dajemy przysmaczków, w tym czasie nie dajemy jedzenia, żeby to po prostu tutaj wszystko się wchłonęło właśnie przez błony śluzowe. Wtedy ten olejek po prostu wchłonie się najlepiej, bo to nie jest tak, że jeżeli podacie psu CBD do posiłku albo jakieś przysmaki z CBD, bo też takie są, to w jakiś sposób będzie toksyczne. Nie, nie, po prostu wtedy to CBD może dużo, dużo gorzej zadziałać. A więc podsumowując, czy CBD to cudowny lek na wszystko, jak często jest reklamowany? No, zupełnie nie. Natomiast czy CBD w ogóle nie pomaga? No, pomaga, pomaga, jak najbardziej pomaga. Czasami naprawdę warto go wdrożyć swojemu psiakowi. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi już wiecie, kiedy to robić, a kiedy to CBD może okazać się po prostu zbyt słabe w działaniu. Takie olejki znajdziecie w sklepie Pokusy, gdzie z kodem PSIGLOS10 jest rabat na cały asortyment, na wszystkie suplementy, przysmaki itd., ale także na te olejeczki. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania o CBD dla psów, koniecznie piszcie w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!